Dzień dobry Państwu. Witam na konferencji prasowej przed meczem 13. kolejki drugiej ligi Radomiak-Radom-Wisła Puławy. Mecz w niedzielę o godzinie 14. Witam trenera pana Jacka Magnuszewskiego, a także pomocnika Michała Hrabąszcza. Najpierw o zabranie głosu. Poproszę trenera, następnie zawodnika, a potem przyjdzie czas na zadawanie pytań z sali. Bardzo proszę, trener Jacek Magnuszewski. Witam wszystkich dziennikarzy. Przygotowania do naszego meczu trwają już od poniedziałku. Długi mikrocykl mamy w tym tygodniu. Wiadomo, jaki jest jego cel, czyli przede wszystkim zdobycie 3 punktów w tym meczu. Przeciwnik nie byle jaki, drużyna wicelidera Wisły Puławy. Drużyna, którą ja jako trener dobrze znam, szczególnie indywidualnie, poszczególnych zawodników, którzy tam występują. No wiem, jak trudna przeprawa nas tutaj czeka w niedzielę o godzinie 14, ale ja jako trener i moi zawodnicy wiemy doskonale, że jesteśmy tutaj u siebie w domu mocni, czujemy się silni, czujemy się dobrym zespołem, mogącym rywalizować z każdym i tak też podejdziemy do tego spotkania i będziemy patrzyli, czy to jest drużyna będąca na drugim miejscu, która od wielu meczów nie przegrała. Ale będziemy starali się realizować swój plan taktyczny, swój pomysł na ten mecz i ja liczę na dobrą grę zespołu, na wsparcie naszych kibiców i chciałbym, żeby te 3 punkty zostały tutaj w Radomiu. Witam serdecznie. No tak jak trener wspomniał, no, przygotowujemy się do tego spotkania, gramy u siebie, cel jest jeden, uważam. No. Grając u siebie, to myślę, że tylko 3 punkty nas interesują. No. Po na razie niezłych tych meczach 3. Mam nadzieję, że tą pasę podtrzymamy. Także zostały 2 dni. Myślę, że teraz schodzimy już z obciążeń tego tygodniowych obciążeń. No nic, tylko pozytywnie się nakręcić i wyjść w niedzielę i zrobić wszystko, żeby zdobyć te 3 punkty. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Ja pytanie do Michała, korzystając, że mikrofon stoi. Słuchaj, ostatnio zagrałeś w Mielcu, chyba, no nie wiem, nie najlepszym zawodnikiem byłeś na boisku, bardzo dobre spotkanie na pewno w twoim wykonaniu, ale też zauważyłem, że troszeczkę inaczej starałeś się grać, bardziej do przodu, bardziej ofensywnie, trochę czasami pokolowałeś tę piłkę, przekazałeś się, jak taki klasowy playmaker, taki typowy rozgrywający. I pytanie, czy to były jakieś inne zalecenia taktyczne tutaj, może od pana trenera, czy po prostu miałeś bardzo dobry dzień, czy sam stwierdziłeś, że może warto grać tak bardziej ofensywnie, bardziej zdecydowanie? No uważam, moim zdaniem oczywiście, no ja z Włodkiem Putonem jesteśmy, myślę, uważam, podobni zawodnicy grający na 6, no tak z Bodem przed meczem się tak dogadywaliśmy, że ewentualnie jakby coś, to on zabezpieczy tył, ja ewentualnie się tam podłączę wyżej. No cieszę się, że tak wyszło, no nie ukrywam, że to był mój dobry mecz, no ale to nie mogę poprzestać na tym, wiadomo, liga, jeszcze zostało sporo meczy, mam nadzieję, że przynajmniej ten poziom równy utrzymam już do końca. Trenerze, jakie najmocniejsze strony są Wisły Puławy? Mówi pan, że zna drużynę bardzo dobrze. Też nie mam co do tego wątpliwości. Tylko pytanie właśnie, na co zwracać uwagę, jeśli chodzi o grę Wisły? Co tam jest najmocniejszą stroną? Pana zdanie. No tych dobrych stron można by wymienić kilka, ale uważam, że no, taka najmocniejsza ich strona to jest to, że potrafią nawet grając słabo wygrać mecz. To jest zespół, który różnie gra, raz lepiej, raz gorzej, ale dyspozycja zawodników w przedniej formacji, myślę tutaj o Rearku, Niezgodzie, Konradzie, Nowaku, jest zawsze dobra. Oni nawet grając słabiej wizualnie, to mogą być zawodnicy, których nie widać, ale jedno czy dwoma akcjami przez cały mecz mogą przesądzić o wyniku, zdobywając bramkę jedną bądź dwie i tego się najbardziej obawiamy. Tych po prostu ich umiejętności indywidualnych z przodu, tego instynktu strzeleckiego, który obydwaj mają, tego, że oni się potrafią nagle znaleźć, bądź sami sobie wypracować sytuację, bądź po podaniu od kolegi zespołu znaleźć się i zimną krwią wykorzystać, bo to są raczej zawodnicy, którzy grają na wysokim procencie skuteczności i potrafią mieć jedną sytuację w meczu i ją wykorzystać. A jak zdrowie Mateusza Leskiego, Maćka Kościelskiego, już mogą być gotowi do gry na ten mecz? Wydaje mi się, że już to są zawodnicy zdrowi, może no jeszcze nie na 100%, ale bardzo blisko tego 100%. Mamy jeszcze
dwa treningi dzisiaj, jutro, więc ja tu i dyspozycję fizyczną i psychiczną też będę oceniał, ale no blisko są powrotu do kadry tej 18-osobowej, a czy zagrają w meczu z Wisłą, no to decyzję podejmiemy dopiero po treningu sobotnim. Trudno, żeby pan przez wiele lat szkolenia w Sembisie poławę, czy traktuje pan ten mecz najbliższy jakoś szczególnie? No, na pewno tak. No nie ma co się oszukiwać, bo tyle lat kopałem tam w piłkę w Wiśle. Potem byłem trenerem, więc jakiś sentyment do tego klubu pozostał. Znam działaczy, znam kibiców wielu, znam zawodników, więc na pewno to będzie szczególna rywalizacja. Zdaję sobie z tego sprawę, że i dla mnie, i dla tych ludzi z Puław, i przede wszystkim dla zawodników wiem, że oni już się tutaj nakręcają na ten mecz. Zawsze przeciwko byłemu trenerowi to grając wywołuje to jakieś tam dodatkowe pokłady energii i ambicji, które będą chcieli się pokazać swoją wartość. Ja się cieszę, że ta rywalizacja między Wisłą a Radomiakiem w tych ostatnich latach wywoływała takie pozytywne emocje, szczególnie w Puławach, gdzie na mecze raczej przychodzi mało ludzi, a zawsze przyjazd Radomiaka wiązał się z tym, że tych kibiców było mnóstwo i było takie święto piłkarskie. Jutro, z tego co wiem, też dużo kibiców z Puław, w niedzielę wybiera się na ten mecz, więc no, szczególne spotkanie. Ja nie ukrywam, że to będzie dla mnie takie święto, bo uważam, że dobrą pracę wykonywałem i w Wiśle, i teraz tutaj w Radomiaku, więc cieszę się, że te dwa zespoły są tak wysoko w tabeli i zobaczymy, jak ta rywalizacja rozstrzygnie się na boisku. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma, a zatem dziękujemy Państwu za przybycie i zapraszamy w niedzielę na mecz.